Generalnie rzecz biorąc, kanał ArchiHelp powstał po to, żeby pokazać Wam, jak wykorzystywać ArchiCAD-a, troszkę może powiedzieć o architekturze i generalnie jak pracować. Teraz mamy mały przestój, więc zapraszam do oglądania filmów, które już się pojawiły, które już są opublikowane i które na pewno wiele potrafią wnieść. Nowe filmy pojawią się na pewno niedługo, jednak w tym momencie pracujemy z jednej strony nad materiałem, z drugiej strony pracujemy nad modelami dla klienta. No i niestety czas, który musimy poświęcić na modele, na animacje, na wizualizację, jest na tyle długi, że no niestety nie jesteśmy w stanie się rozdwoić, to może nawet nie rozstroić, i pracować nad wszystkim jednocześnie. Także tutaj bardzo Was wszystkich przepraszam i naprawdę zapraszam do obejrzenia tego, co już powstało na kanale na ArchiHelp, czy na ArchiCAD Help Tutorials. Generalnie niedługo pojawią się kolejne filmy. Pokażemy Wam, jakie problemy powstają przy projektowaniu łazienki. Prawdopodobnie nad tym jeszcze rozmyślamy. Zmienimy troszkę tryb pracy z filmów, z krótkich filmów, które pojawiały się 3 razy w tygodniu. Zmienimy tryb na jeden film krótki, prawda? 3-4-minutowy. Jeden film trochę dłuższy, który będzie pokazywał szerszą problematykę. Będzie to na przykład łazienka, kuchnia, będą to sufity podwieszane, czyli więcej pracy i troszkę więcej materiału do obejrzenia. Z jednej strony na pewno pojawią się teasery, z drugiej strony know-how, a z trzeciej tutoriale. Prawda? Więc troszkę powinno się tego pojawić, ale dajcie nam trochę czasu na to, żeby uzupełnić te materiały. Jeżeli macie jakieś pomysły, napiszcie do mnie. Zostawcie komentarze pod filmami, które już istnieją. Zobaczcie chociaż przykład Nocnego Marka, prawda? I filmy, film na temat... O czym to było? Właśnie. Film na temat heksagonów i sposobu układania heksagonów. Był komentarz, była prośba. Po kilku dniach pojawił się fajny materiał i myślę, że wiele wyjaśniający. Także jeżeli macie ochotę, zostawcie komentarz, zostawcie pomysł na filmy. Na pewno część z nich zrealizujemy. Zobaczymy, na jakim to będzie etapie. Na pewno powstaną, tak jak mówiłem, nowe materiały, ale w chwili obecnej troszkę przystopujemy z publikacjami po to, żeby jakość tych materiałów na pewno wzrosła.